Czas na wiosnę to dobry czas, żeby rozpocząć złuszczanie naskórka przy pomocy peelingów chemicznych zawierających retinol. Retinol to jedna z aktywniejszych form witaminy A. Witamina A znana jest w kosmetologii i w medycynie od bardzo dawna. Z biegiem czasu zmieniają się jej formy i nośniki. Retinol działa bardzo korzystnie na różne problemy skórne, począwszy od starzenia się skóry przez przebarwienia po problemy z cerą trądzikową. Dzisiaj opowiem o kilku zabiegach wykorzystujących ten bardzo znany składnik. Jednym z mocniejszych peelingów chemicznych dostępnych w naszym gabinecie jest dobrze znany naszym pacjentom Retisys CT, teraz w nowej formule trzech retinolu CT. 3 retinol CT wykorzystuje 3 aktywne formuły retinolu, dzięki czemu mniej podrażnia skórę, złuszczanie nie jest tak agresywne jak w pierwszym jego wydaniu. Ampułka ma nową formę bardziej aktywnej i bardziej stabilnej witaminy C w postaci etylu kwasu askorbinowego. Dodatkowo zawiera niskocząsteczkowy kwas hialuronowy i cynk. Zabieg wykonuje się dwuetapowo. Najpierw nakładamy ampułkę, następnie wmasowujemy krem. Peeling pozostaje na skórze około 6 godzin, następnie pacjent zmywa go w domu. Kolejnym zabiegiem wykorzystującym retinol w naszym gabinecie jest Retino Booster. Peeling polskiej marki Dottore, szczególnie polecany fanom ekokosmetyków, zawiera kwas ksymeninowy pozyskiwany z rośliny Olax. Jest to afrykańska roślina, której wyciąg działa pobudzająco na mikrokrążenie skóry, przez to jest ona dużo lepiej dotleniona, a składniki aktywne później nakładanej maski lepiej się wchłaniają. Maska zawiera dwie formy retinolu. Retinol klasyczny, pochodzenia syntetycznego, oraz retinol pochodzenia roślinnego. Bioretinol jest opatentowany przez firmę Dottore i pozyskiwany z rabarbaru albo stevii. Peelingiem wywołującym dużo mniejsze złuszczanie aniżeli Retino Booster czy Retisys CT jest DNA Peel. DNA Peel to połączenie kwasu ferulowego o działaniu antyoksydacyjnym i chroniącym DNA komórek naszej skóry oraz retinolu i retinaldehydu. Peeling powoduje zmniejszenie uszkodzeń posłonecznych wywołanych w naszej skórze przez promieniowanie UV, znacznie wygładza skórę, nie dając przy tym wcześniej wspomnianego uczucia złuszczania. DNA Peel można powtarzać dużo częściej aniżeli mocniejsze odpowiedniki, czyli Retisys CT. DNA Peel możemy powtarzać już co 14 dni, ponieważ nie wywołuje on tak silnego złuszczania. Peelingiem wywołującym najmniejsze złuszczanie jest w naszym gabinecie SPA Peel. SPA Peel to połączenie kilku kwasów: retinolu, kwasu mlekowego, kwasu pirogronowego i kwasu salicylowego, polecany szczególnie osobom z szorstką skórą i z problemami trądzikowymi. Po zabiegu skóra delikatnie się łuszczy w sposób prawie dla pacjenta niewidoczny. W zależności od problemu dominującego na skórze dobieramy odpowiedni peeling chemiczny. Zależne jest to od tego, ile czasu i kiedy pacjent może się złuszczać. Niektóre peelingi, tak jak SPA Peel, można wykonywać co 14 dni. Inne, o działaniu mocniejszym i głębiej przebudowującym naskórek, wykonujemy co 4 tygodnie. Jeśli zastanawiacie się, który z peelingów z retinolem jest najlepszy dla Waszej skóry, zapraszamy na bezpłatne konsultacje kosmetologiczne w klinice Elite.